I trzeba brać też pod uwagę, że minister finansów Grecji, pan Varoufakis, doktorat robił z teorii gier. No więc właśnie. I myślę, że niekoniecznie on jest najlepszy na świecie z teorii gier, ale rozgrywa jakoś tam partię. Czy on to odgrywa lepiej, czy gorzej? Ja do Greków mam, jeżeli mam mieć zastrzeżenie, to jedno, że to referendum ogłosili teraz, a nie miesiąc wcześniej. Czyli referendum nad, tak, no, nad propozycjami, a nie miesiąc wcześniej, które ma się odbyć w niedzielę. I że załatwili to w sposób, no wręcz powiem chamski, no bo na Twitterze jak partnera informuje się, że mam ciemność, a robi referendum, tak się tego nie załatwia. I tu mam im za złe to i to bardzo. Cała rozgrywka jest dla mnie normalna. No słuchajcie, Grecja nigdy nie powinna być w strefie euro. Nigdy, nigdy. Tak po jest. Prostu absolutnie nigdy. Kropka. I tyle. No i możemy tutaj mówić dlaczego i co i jak doszło do tych 320 paru miliardów euro zadłużenia, ale gdyby nie była w strefie euro, to by tego problemu nie było.